rozpoczęcia tego spotkania widzimy też trójkę sędziowską, a dzisiejsze zawody poprowadzą Kamil Krasnopolski jako sędzia główny, a na liniach pomagać będą mu Franciszek Hejduk oraz Damian Gut, wszyscy z łódzkiego ZPN. Goście na żółto, nasi profesjonalni w swoich klubowych strojach. Miały też oficjalne słodzenki, witamy drobami obie drużyny. Już obie drużyny na murawie, jeszcze tam przybijają piątki piłkarze, oczywiście przybijają je przed tym spotkaniem, a za chwilę tutaj zupełnie inaczej będzie na boisku, będzie walka na całego 3 punkty do ligowej tabeli. Jak mówiłem, obie drużyny dzieli w tej tabeli 10 punktów wyżej, zdecydowanie wyżej RKS Radomsko. A dzisiaj pogoda w Zgierzu, jak w całym naszym województwie, naprawdę bardzo dobra. Kilkanaście stopni powyżej zera, około 16 stopni. Pogoda bardziej wiosenna. No i to nas osobiście, mnie osobiście i nas jako redakcja Hattrick TV bardzo cieszy. A teraz tutaj zobaczmy, jest drużyna Boruty. A jeszcze tam zagrzewająca się do boju. No i słyszeliście, kto wygra mecz Boruta. Oczywiście takie same nadzieje mają tutaj kibice zgromadzeni na obiekcie przy Wschodniej 2. Tych kibiców tutaj, no myślę, kilkadziesiąt osób może uzbiera się pod 100. A już za chwilę pierwszy gwizdek sędziego Krasnopolskiego. Dzisiejszą kolejką jeszcze 4 kolejki do zakończenia rundy jesiennej. Rozpoczną gospodarze. Przy piłce ustawiony Karol Chmielewski. Długo noga blondyna, jak przyszła, to jeszcze jakby z nami spojrzał. No i właśnie teraz rozpoczęli. Rozpoczęły się piłkarskie emocje w Zgierzu. 16 kolejka 4 ligi Boruta kontra RKS Radomsko. Drużyny oczywiście z tradycjami, drużyny z osiągnięciami, które oczywiście teraz grają zdecydowanie niżej niż w przeszłości. No ale mamy nadzieję, że obie wrócą na należne miejsce w hierarchii naszego ludzkiego, ale też polskiego futbolu. No i teraz akcja RKS-u Radomsko od stoperów. Wysoko też bramkarz RKS-u. Widać, że będzie brał udział w konstruowaniu akcji tutaj ataku pozycyjnego. Ale dziękuję, Artur Kępiński, za informację odnośnie frekwencji. 70 osób, dużo się nie pomyliłem, ale mam nadzieję, że do 100 jeszcze tutaj dojdziemy, że kibice będą się pojawiali na spotkaniu, bo pogoda, jak mówię, dzisiaj doskonała. Ale teraz akcja radomska. Dobra interwencja obrońcy Boruty z Gieszy, piłka poza boiskiem. I rozpoczyna RKS Radomsko. A teraz uaktywniają się tutaj kibice Boruty z Gierz. To bardzo dobrze. Znaczy, że będzie dzisiaj doping. Doping, który ma nieść do boju boruciarzy. No i teraz Boruta z Gierz. Jest tutaj szansa na prawej stronie boiska. Ale już wypychany tam zawodnik Boruty. Dobrze. W obronie RKS Radomsko. No i faulowany teraz zawodnik RKS-u. Upadł na murawę z głośnym krzykiem piłkarz gości. Będziemy mieli rzut wolny za chwilę dla RKS-u. Jeszcze gdzieś tam arbiter upomina grającego z dziesiątką Jakuba Zagórskiego. Ale na razie słownie. I za chwilę stały fragment gry dla gości. Oczywiście czwarta liga łódzka w tym roku
aż 20 drużyn występuje w tej lidze. Cztery ostatnie mają spaść do klas okręgowych, więc tutaj trzeba walczyć na całego utrzymanie. 15 miejsce to ostatnie bezpieczne w tej tabeli, bo Ruta jak na razie zajmuje właśnie 15 miejsce przed tym spotkaniem. I teraz jest te dośrodkowanie w pole karne. Dobra interwencja gospodarzy. Jeszcze próbują goście. Ale dobrze, Boruta z Gieszczy w defensywie. Tradycyjnie oczywiście zachęcamy Was do zostawienia łapek w górę pod transmisją Hattrick TV. Więc jeśli tylko możecie, to dajcie łapkę w górę. To nie kosztuje nic. A teraz faulowany zawodnik Boruty tutaj w środkowej strefie boiska. Przewrócony Adam Grzybowski, kapitan Boruty. I stały fragment gry dla drużyny ze Zgierza. Dzisiaj oczywiście rozgrywane są spotkania czwartej ligi, ale ta kolejka będzie kończona jutro. Jutro również duża, bardzo duża szansa, że pokażemy Wam drugie spotkanie z tej kolejki. Czyli mecz rozgrywany w Bełchatowie. GKS kontra AKS SMS Łódź. AKS SMS, który nie tak dawno temu właśnie wygrał tutaj w Zgierzu 1-0 z Borutą. No i w ogóle jak chodzi o Borutę, Zgierz i bilans spotkań Boruty w meczach domowych w tym sezonie, to daleki od pozytywnego ten wynik. 8 spotkań u siebie rozgrywanych, 3 wygrane, 5 porażek. Bezkompromisowy Boruta u siebie, bez remisu jeszcze w tych 8 spotkaniach. Oczywiście dzisiaj też mamy nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych kalkulacji. Obie drużyny zagrają o 3 punkty. I teraz RKS Radomsko już podłącza tam się jeden ze stoperów. Dobrze tutaj na lewą stronę. Piłka wycofana teraz do środkowej strefy boiska. No i teraz próba poszukania tam napastnika. Jest jeszcze szansa dla gości. No i bardzo czujnie Boruta w defensywie. Przewaga jak na razie w posiadaniu piłki. Wydaje się tutaj zdecydowanie po stronie gości, ale to dopiero początkowa faza spotkania. I teraz piłka na prawej stronie boiska. Czy uda się dośrodkować w pole karne? Jest teraz dobra szansa, żeby zabrać się w pole karne z tą piłką, ale doskonale ustawiony obrońca Boruty Zgierz. I teraz już uruchamia napastnika. Jeszcze podłączył się gracz Boruty. Jarosław Szyc już tam rozciągnięcie na lewą stronę. No i doskonale teraz nie patyczkował tutaj się gracz z Radomska. A to chyba grający z 15 Adrian Heliński, jeśli dobrze dojrzałem. On tę piłkę wybija na aut. Mówiłem o bilansie w meczach domowych drużyny dzisiejszych gospodarzy, czyli Boruty Zgierz, ale jak chodzi o gości, a to może za moment o tym, bo teraz szansa dla Boruty i będzie rzut rożny dla gospodarzy. Jak chodzi o dzisiejszych gości, czyli RKS Radomsko, 7 spotkań rozegranych na wyjeździe, 2 mecze wygrane, 3 remisy, 3 porażki. No więc na pewno to drużyna, która na wyjazdach umie punktować. Teraz piłka ustawiana w narożniku przez Jarosława Szyca. Za chwilę będzie dośrodkowanie w pole karne i zobaczymy, może pierwsza groźna szansa dla Boruty Zgierz. Boruty, który mało bramek ostatnio strzela. A może teraz uda się dograć pole karne? Jest też szansa. Jeszcze tam ograł gracza RKS-u Radomsko, zawodnik Boruty Zgierz, ale dobra interwencja Daniela Niżnika. Daniel Niżnik, numer 1 między słupkami RKS-u Radomsko.
Były bramkarzy, między innymi finisz parkietu Drwęca, Nowe Miasto Lubaskie. Drużyny, która przez wiele sezonów występowała chociażby w trzeciej lidze. Ale na razie oczywiście bez bramek, tak jak możecie zobaczyć na tym wyniku, który wam prezentujemy. Bez też groźniejszych akcji niestety. Mamy nadzieję tylko, że limity pecha naszego podczas transmisji wyczerpaliśmy wizytą w Łęczyce. Pokazywaliśmy wam ostatnie spotkanie Górnik Łęczyca kontra Krośniewianka Krośniewice. Mecz ten zakończony wynikiem 0-0 w B-klasie, co się bardzo rzadko zdarza, więc dzisiaj liczymy na to, że zobaczymy w końcu bramki. I teraz tutaj naciskają bardzo dobrze, presowali gracze ze Zgierza. Piłka jednak poza boiskiem, za moment rozpocznie RKS Radomsk. No i właśnie przez Niżnika, tutaj bramkarz Radomska tę piłkę wprowadza do gry. Już jest piłka na środku boiska, teraz dogranie pod pole karne. Nie opanował tego zagrania Krystian Białas, dzisiaj jest numerem 9. Klasyczna dziewiątka Krystian Białas, wysoki zawodnik, 1,91 m wzrostu. Były gracz KS Kutno. Próbują teraz zawodnicy gospodarzy. Jest też szansa tam z lewej strony na dośrodkowanie w pole karne, ale wypychany zawodnik Boruty. On musiał tę piłkę wycofać, ale zrobił to fatalnie. Piłka poza boiskiem. I od autu goście. Jeszcze tam arbiter pokazuje, żeby cofnąć się i kilkanaście metrów wcześniej tę akcję rozpocząć. A jeśli jesteście też na innych spotkaniach, być może oglądacie jakiś mecz teraz na żywo i znacie jego wynik. Oczywiście mówimy tutaj o meczach łódzkich niższych lig. Umownie, od czwartej ligi do B-klasy. To piszcie te wyniki na żywo. My te spotkania omawiamy, staramy się omawiać w magazynie niższych lig, gdzie no, troszkę mniej poświęcamy miejsca czwartej lidze. Ale okręgówka, klasa czy B-klasa, to jest ten temat, który najczęściej poruszamy. I teraz piłka poza boiskiem. Fatalne to rozegranie, bardzo niedokładne na prawą stronę. Michał Gajda, pytasz o transmisję w dniu jutrzejszym. Oficjalnej informacji jeszcze nie ma. Powiem tylko tyle, wybieramy się z kolegą redakcyjnym Marcinem do Bełchatowa jutro. Więc jeśli nic się nie wydarzy, to taka transmisja z drugiego spotkania w tej kolejce w czwartej lidze będzie na naszym kanale. Swoją drogą ciekawie zapowiadający się mecz w Bełchatowie jutro, ale teraz akcja tutaj w Zgierzu. Jest Szyc z prawej strony boiska. Jest dośrodkowanie w pole karne. No i wybija tę piłkę poza boisko gracz RKS-u. No tutaj nie zastanawiał się długo, po prostu piłkę wybił, czuł, że za jego plecami jest rywal. No i dobra interwencja po raz kolejny w tym meczu Adriana Chelińskiego, ale gospodarze mają rzut rożny. Witamy Jarosław Heinzel, wysyłamy pozdrowienia do Holandii. Teraz rzut rożny dla gospodarzy, jest piłka przed pole karne. No nie było tutaj możliwości, żeby oddać strzał, ale teraz dośrodkowanie. No i bardzo dobrze, pewnie Daniel Niżnik. Szybko wznowił bramkarz RKS-u Radomsko. Bardzo daleki wykop. Będą musieli zawsze szybko wracać się piłkarze Boruty. Co do kibiców RKS-u, nie widzę. Nie widać ich tutaj na obiekcie Boruty. Ale liczę, że się pojawią. Ja tutaj na meczu pomiędzy tymi dwiema drużynami byłem 4 lata temu, w 2018 roku.
Wtedy nie robiliśmy jeszcze transmisji na żywo, ale wtedy właśnie kibice z Radomska byli i naprawdę atmosfera na tym meczu pomiędzy przyśpiewki pomiędzy obiema ekipami kibicowskimi były bardzo ciekawe i działo się też na trybunach. Może dojadą kibice gości. A teraz rzut rożny dla RKS-u Radomsko. Gracz z numerem 26, Michał Wodarek, podążył do tej piłki, to jednak rzut z autu. Piłka nie opuściła boiska, końcowej linii boiska. Teraz dogranie przed pole karne jest. Upadł zawodnik RKS-u. Rozłożył ręce, ale sędzia koniec Polski stwierdził, że nic nie było. Jeszcze walczy RKS Radomsko, utrzymują się przy piłce goście. Teraz dogranie w pole karne, ależ sytuacja RKS-u Radomsko. Bardzo dobra interwencja Tomasza Kędzierskiego, młodego bramkarza Boruty z Giesz, ale to poważne ostrzeżenie dla Boruty. Doskonała sytuacja. I tylko temu, że zbyt słaby strzał oddał napastnik RKS-u. No i dobrze był ustawiony też bramkarz Kędzierski. Tylko temu zawdzięczają to, że nie stracili bramki w tej sytuacji gospodarze. Teraz dogranie do Szyca. Tutaj szeroko. Tak niedokładnie. No i próbuje teraz Boruta z Giesz. Krótko jednak przy piłce utrzymali tutaj się gospodarze. Teraz szansa dla RKS-u na kontrę, ale wstrzymają tą akcję, rozegrają ją zdecydowanie wolniej. Chopin, masz rację, tutaj skuteczność na poziomie czwartej ligi jest zdecydowanie niższa niż w drugiej lidze. Gracze często takie sytuacje marnują, ale jednak można było to wykończyć lepiej. A teraz szansa, ależ bramka! Kapitalne uderzenie! I jak widać w czwartej lidze można również strzelać w taki sposób. Mamy zmianę wyniku. 1-0 prowadzi RKS Radomsko, a strzelcem bramki z numerem 20 Bartosz Macha i kapitan RKS-u Radomsko. Ależ się zakręcił tutaj fantastycznie. No i rewelacyjne uderzenie zawodnika z numerem 20 Bartosza Machaja. To bratanek Stefana Machaja. Może kibice, którzy oglądali polską pierwszą ligę w latach 90. pamiętają tego zawodnika. Stefan Machaj, gracz Zagłębia Lubin z charakterystycznym wąsem. Naprawdę ciekawy skrzydłowy w tamtych czasach, a tutaj Bartosz Machaj. Widać geny chyba, naprawdę bardzo dobre. Po uderzenie właśnie w stylu swojego wujka i kapitalny strzał na 1-0. Teraz tutaj ucierpiał jeden z zawodników RKS-u Radomsko, grający z numerem 17. Mamy małą przerwę w grze, ucierpiał Mateusz Gołda. Ale mamy otwarcie wyników w pierwszym kwadransie. To zwiastuje, że tutaj mogą być emocje, bo gospodarze muszą odrabiać straty. RKS będzie pewnie próbował kontrować. Polska, dzięki za zaproszenie do Wojsławic. Zawsze, jeśli tylko możemy, chętnie pojawiamy się z kamerą w Wojsławicach. Ale będzie bardzo ciężko w ten weekend. Mimo tego, że ten mecz w Widawie, to też ciężko będzie nam się pojawić. Teraz dogranie tutaj na lewą stronę. Szukali tam partnera Juliusza Molisa konkretnie, zawodnicy RKS-u. Proszę, proszę. No i teraz od własnej bramki rozpocznie Tomasz Kędzierski. No, mówiłem o tym, że chwilę przed straconą bramką bardzo dobrze interweniował.
ale przy tym golu myślę, nie mam nic do powiedzenia. Młody bramkarz Boruty Zgierz. Nastolatek, myślę, że warto będzie mu się przyglądać. Jeśli wygryz z pierwszego składu takiego golkipera jak Jakub Niedomagała, to naprawdę musi być potencjał duży w tym zawodniku. I teraz atak lewą stroną, jest szansa na dogranie, ale już cofają te akcje gospodarze. Nikoś, po raz kolejny odpowiadam, tak, planujemy wybrać się jutro do Bełchatowa. Oficjalne informacje pojawią się na naszym fanpage'u pewnie jutro. Teraz RKS Radomsko w natarciu. Jest szansa tam na poszukanie prostopadłego zagrania. Szybszy jednak obrońca Boruty, ale Boruta nie może wyjść z kontratakiem. Już piłkę odzyskali goście. Piszcie też, jakie są wasze typy co do końcowego wyniku tego spotkania. Nie mamy co prawda nagród dla was przewidzianych, ale jesteśmy ciekawi, jak typujecie, jakie są nastroje wśród widzów. Teraz próba dalekiego podania. No, piłka padła łupem Tomasza Kędzierskiego. Real Chester, pozdrawiamy ciebie. Kolejny z stałych widzów magazynu Niższych Lig na dzisiejszej transmisji. Walczyć Boruta? Zdecydowanie tak. Boruta musi zacząć walczyć, zacząć punktować. 3 przegrane mecze ligowe. Sytuacja w tabeli robi się bardzo kryzysowa. Na pewno wartościowym wynikiem w ostatnich tygodniach był ten mecz, wygrany mecz z Widzewem 2 Łódź w pucharze, okręgowym pucharze Polski. No ale w lidze też trzeba zacząć punktować. Teraz Niżnik podaje już do partnera z obrony. Buduje spokojnie atak RKS Radomsko. Wicemistrz czwartej ligi z zeszłego sezonu. Ten sezon jednak dużo słabszy w wykonaniu RKS Radomsko. Niektórzy kibice na początku sezonu obawiali się, że drużyna być może będzie walczyć o utrzymanie. A nie takie są ambicje wśród kibiców RKS-u. Ale na razie 8 miejsce w tabeli. No i teraz, może teraz Boruta. Jest do grania na prawą stronę do Szyca. Szyc, aktywny ten gracz. Szukał Karola Chmielewskiego, jednak tam Chmielewski naciskany przez obrońcę RKS-u, piłka poza boiskiem. Za chwilę od autu rozpocznie Jakub Zagórski. No i teraz przydałoby się może wrzucić w pole karne tę piłkę, spróbować zastawić się tam. No właśnie, tak próbowali, ale wypychani piłkarze Boruty. Teraz spróbowali pograć, wymienić się dwa szybkie podania, to się nie udało i Niżnik od własnej bramki. Już RKS Radomsko próbują zbudować ten atak od własnego pola karnego. Tutaj zawsze trzeba uważać przy takim rozegraniu. Ale jest to też zawsze opcja, żeby wciągnąć dwóch, trzech graczy rywala pod własną bramkę. Stworzyć trochę przestrzeni dla graczy w środkowej strefie i później zagrać długą piłkę. I tak właśnie próbowali to zrobić goście. No ale mamy rzut wolny dla Boruty Zgierz. Bardzo daleko do bramki Niżnika. Ale dobra pozycja, żeby dośrodkować się w pole karne. Piłka już dograna, łapie ją jednak pewnie Daniel Niżnik. Szybko teraz gdzieś tam wypatrzył jedną z opcji wśród napastników do grania bramkarz. Zrobił jednak to bardzo niedokładnie. To podanie od Niżnika przechwycone przez Borutę Zgierz. Ale posiadanie piłki u gospodarzy bardzo niski ten procent. Tak patrząc na to, co się dzieje, to jednak gospodarze rzadziej przy piłce.
Łukasz Krzysztof Jurczyk, witamy na transmisji. Dzięki też za twój typ. 1-3 typujesz dla RKS-u. Takim wynikiem zakończył się mecz w 2018 roku, tutaj w sierpniu. I tam ostatni gol w ostatnich sekundach spotkania pada, ale tamten mecz był bardzo emocjonujący. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Teraz szansa, dobra próba zagrania za plecy obrony Boruty. No i teraz upadł zawodnik RKS-u. No przyjął tutaj cios piłką w twarz. Na pewno bolesne, ale miejmy nadzieję, że za chwilę wszystko będzie ok. I wróci do gry piłkarz RKS-u. Chwila przerwy, może uda się pokazać trybuny obiektu w Zgierzu. Widzicie kibiców tutaj po lewej stronie. Ale już wracamy na boisko, bo tutaj rzut z autu dla gospodarzy. Boruta Zgierz. Jakub Zagórski. Piłka wycofana do obrońców. Tak na dobrą sprawę. 24, już 5 minuta tego spotkania. Boruta Zgierz nie zagroził poważniej bramce RKS-u Radomsko. Goście stworzyli sobie dwie bardzo dobre sytuacje, z których jedną zamienili na bramkę za sprawą Machaja. Kapitalna bramka, myślę, że jeden z kandydatów do... Ten gol jest jednym z kandydatów do bramki tygodnia, tej kolejki. Teraz przerwana gra. Faul, faulowany jeden z zawodników Boruty Zgierz. Znów rzut wolny i pewnie próba po raz kolejny do grania na głowę któregoś z kolegów przez piłkarza Boruty. Jest do grania w pole karne, zamieszanie, szansa! Jeszcze tam interweniuje Niżnik, piłkę w końcu chwyta bramkarz RKS-u Radomsko. Ale to była dobra sytuacja, mógł tutaj Mateusz Wodziński zdecydowanie lepiej to wykończyć, ale też dużo zawodników RKS-u w polu karnym i gdzieś w tym gąszczu piłka odbiła się od jednego z nich, zamortyzowało to uderzenie Wodzińskiego. A więc dalej 0-1 w Zgierzu przy Wschodniej 2. Wprowadza piłkę teraz stoper RKS-u. Jest już próba tutaj zagrania do skrzydła. Trzeba to jednak zdecydowanie dokładniej robić. Ale widać w tym pewien pomysł na grę RKS-u Radomsko. I teraz Szyc. Już piłka na prawą stronę. Nie dojdzie jednak piłkarz Boruty. To Jakub Zagórski. To podanie za mocne. I za chwilę rozpocznie od bramki Niżnik. A mamy teraz znów przerwę, więc pokażmy kibiców z tej drugiej strony. Jak pisał Artur Kępiński, na trybunach 70 osób. Ale trybuny tutaj mogą pomieścić spokojnie kilka tysięcy kibiców. Jeden z większych obiektów, na których możemy pojawić się z kamerą w tej lidze. W naszych w ogóle łódzkich niższych ligach. Oczywiście wymaga inwestycji. Kawał historii futbolu. Tutaj początek lat 90. Boruta, który otarł się o występy w piłkarskiej pierwszej lidze, czyli obecnie Ekstraklasie.
to jest historia na książkę, myślę, dlaczego w tej pierwszej lidze nie zagrał. A teraz upadł w polu karnym Mateusz Gołda. Sędzia uznał, że to starcie jednak zgodne z przepisami. I od własnej bramki rozpocznie Boruta Zgierz. Już Kędzierski podał do kolegi. Ten no troszkę tak nerwowo wyprowadzali tę piłkę gospodarze. No to nie oddzielić się, że za każdy nawet za wygrany mecz zremisowany, i teraz atak Boruty, próba podania takiego prostopadłego dłuższej piłki. Teraz przy piłce goście z Radomsk. Oczywiście dzisiaj jest tutaj w Zgierzu ekipa Hattrick TV, która dla was realizuje te transmisje. I zachęcamy was do zostawiania łapki w górę pod transmisją dzisiejszą ze Zgierza. Teraz leży na murawie zawodnik RKS-u. Znów będzie konieczne udzielenie pomocy medycznej. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie za chwilę w porządku. W tym czasie zachęcamy was do odwiedzin na profilach w naszych pozostałych social mediach, takich jak chociażby Instagram. Znajdziecie nas też na Twitterze. Oraz przede wszystkim na Facebooku, gdzie przy okazji bardzo chcemy wam podziękować za to, że w dniu wczorajszym przekroczyliśmy liczbę magiczną, kiedyś dla nas, tak by się wydawało, 8000 polubień. Wszystko dzięki wam, wszystko dla was, dla widzów lubiących mecze niższych lig. Dzisiaj mecz w lidze najwyższej z tych najniższych, które wam pokazujemy, czyli czwarta liga w Zgierzu. 0-1, Boruta kontra RKS Radomsk. Teraz Niżnik, długie podanie. Białas skoczył do tej piłki. Przewaga wzrostu napastnika RKS-u dała o sobie znać. Piłkę wywalczył. No i teraz podłącza się zawodnik RKS-u. Tam było troszkę przestrzeni, ale piłka wraca na połowę gości. Gary Garcia. Dzięki, mam nadzieję, że spokojnie dobijemy do tych 10 tysięcy i to będzie dopiero, myślę, coś, co rzuca się w oczy. Ale 8 tysięcy to i tak jest bardzo dobry wynik. Cieszymy się, że jest was tylu. I nie oglądacie tylko i wyłącznie meczów w Primera División La Liga czy Premier League. Artur Kępiński, dzięki za to info odnośnie meczu Boruta Jagiellonia. Ponad 5 tysięcy kibiców. To był mecz bardzo ważny właśnie w kontekście walki o awans, jeśli to jest to spotkanie, o którym myślę. Ale wtedy działy się takie rzeczy, które możecie znać też z filmu Piłkarski Poker, chociaż tutaj trochę inne te kulisy. Ale chyba nie było takiej woli też, żeby Boruta Zgierz znalazł się na najwyższym szczeblu. I nie było takiej woli niestety w piłkarskiej centrali. Niezrozumiałe decyzje wtedy zapadały dotyczące walkowerów w końcówce sezonu. A teraz Daniel Niżnik. Już rozgrywa RKS Radomsko, kolejny atak pozycyjny. Znów goście przy piłce. Zdecydowanie częściej oni przy tej piłce się utrzymują, wymieniają więcej podań, lepiej tę piłkę czują dzięki temu. No ale od dobrych kilkunastu minut nie mieliśmy groźniejszych sytuacji. Jedna akcja, gdzie Wodziński mógł w polu karnym z woleja uderzyć się, ale tam zablokowany ten strzał przez piłkarzy RKS Radomsko. Teraz szansa dla gości. Wycofana piłka do
Daniela Niźnika. Gary Garcia, co do nowego stadionu, jak zachęcić kibiców do przychodzenia na mecze? Ciężko naprawdę mi tutaj coś więcej powiedzieć. Można próbować organizować różnego rodzaju eventy, tworzyć show na meczach, ale to też są koszta. Łukasz Krzysztof Jurczyk, dzięki za zaproszenie. Mecz Radomsko-Polonia Piotrków Trybunalski. Na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Mecz pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami miejskimi, ale dzisiaj tak samo. Zgierz kontra Radomsko. Zgierz ponad 55 tysięcy mieszkańców. A co do kibiców, mamy też nadzieję, że coraz więcej widzów pokaże się, pojawi się również na transmisji na naszym kanale. Jeśli możecie, to udostępniajcie linka z transmisją, bo być może nie do wszystkich dotarła informacja, że tutaj dzisiaj pokazujemy starcie Boruty z RKS-em. Teraz dobra interwencja bramkarza, ale jeszcze szansa. No ależ miał teraz okazję RKS Radomsko. Interweniował Kędzierski, głową wybił piłkę bramkarz przed siebie. Bramkarz Boruty, ta spadła pod nogi Juliusza Molisa. Próbował on od razu z pierwszej piłki przelobować Kędzierskiego. Nie trafił jednak w bramkę. Jarosław Heinzel, setkę na wejście i będą przychodzić, ale to też są koszta. Chyba, że jakiś lokalny Polmos zasponsoruje. Teraz walka w środkowej strefie boiska. Bardzo dobrze utrzymał się przy piłce zawodnik Boruty. I znów, tak, to była próba do grania do Daniela, do Joachima Pabiańczyka. A teraz atak RKS-u, jest piłka w polu karnym, jeszcze szansa dla gości. 16, teraz 18 metr, wycofują jednak tę piłkę. Jeszcze teraz szansa z dystansu, ponad poprzeczką. 95 osób na trybunach, dzięki Artur za taką informację. Już niewiele brakuje do setki. No ale w Zgierzu 0-1, 36 minuta meczu. Jak na razie jedyny gol w tym spotkaniu autorstwa kapitana RKS-u Radomsko, Bartosza Machaja, który kapitalnie przyjął piłkę w polu karnym, podciągnął kilka metrów, złamał do środka i prawą nogą pod poprzeczkę, prawie w okienko bramki Boruty tę piłkę skierował. Kędzierski, piłka wybita, dograna na środek boiska. Walczą gracze obu drużyn, ale przewinienie piłkarza RKS-u Radomsko. No, musi Boruta zacząć kreować sytuacje podbramkowe. Coraz mniej czasu w pierwszej połowie. Myślę, że kibice się niecierpliwią w kolejne spotkanie, gdzie Borucie nie idzie. Też dodajmy dzisiejszy rywal, a teraz sędzia pokazał, że nic nie było. Jest szansa na kontrę dla RKS-u Radomsko. Jeszcze gracze RKS-u w polu karnym. No i teraz ryzykownie tutaj piłkarz Boruty. Gdyby ta piłka spadła mu na rękę, mogło być no bardzo źle już w tym momencie. Ale ostatecznie skiksował, jednak piłka wylądowała poza boiskiem. Rzut rożny dla RKS-u. RKS Radomsko, stały fragment gry. Jak dograją? Jest płasko przed pole karne. Jeszcze szansa na dośrodkowanie, wycofana ta piłka. Walczą tam boruciarze o odzyskanie, wypychają gracze RKS-u, ale ci jeszcze przy piłce. Oj, teraz wycofanie, no nieudane to rozegranie gości. Richester, tak, masz rację, jak będzie okazja, to pokażemy ci
kibiców, których być może Artur Kępiński nie wliczył do frekwencji, to właśnie ci zasiadający w ławce rezerwowych, na ławce rezerwowych po drugiej stronie boiska. To są te stare ławki rezerwowych. Teraz faulowany tutaj gracz w żółto-niebieskim stroju. Będzie znowu dobra sytuacja dla gości. Kto tym razem tę piłkę ustawi, kto do niej podejdzie. Można w tej sytuacji bardzo dobrze dograć w pole karne. To strzelec bramki, Bartosz Machaj. Jest tam przy piłce również z numerem 17 Mateusz Gołda. Zobaczmy, sporo graczy w żółtych, żółto-niebieskich strojach w polu karnym. Ale teraz Machaj w pole karne. Zderzyli się bramkarz z zawodnikiem dwóch graczy Boruty Zgierz. Leżą teraz na murawie piłkarze gospodarzy. Myślę, że bardziej ucierpiał tutaj gracz z pola. Nie wiem, nie mogę dojrzeć numeru tego zawodnika. Kędzierski już się podniósł. I teraz udzielana pomoc medyczna jednemu z zawodników Boruty, a w tym momencie tak piszecie o tych ławkach rezerwowych. Faktycznie bardzo rzadki widok, cztery ławki rezerwowych na obiekcie. Tutaj przerwa w grze. Myślę, że tutaj arbiter doliczy w tej pierwszej połowie pewnie około 2 minut. 40 minuta w tym momencie. No i chyba tak rzut sędziowski, pewnie piłka oczywiście dla Boruty. Tomasz Kędzierski tę piłkę chwycił. No i czekamy na akcję Boruty Zgierz. Czekamy na emocje, na sytuację z obu stron. Spokojny, jak widzicie, trener Szarpak jak na razie, ale myślę, że on już tam w głowie układa plan na drugie 45 minut. Myślę, że konieczne będą roszady, przynajmniej taktyczne. Może też jakieś zmiany personalne w drużynie Boruty. Ale jak wiecie, nie ma dzisiaj Krystiana Wojciaka w tej drużynie, więc opcji ofensywnych troszkę mniej. Teraz źle tę piłkę wyprowadzili gracze RKS-u na uwolnienie. Piłkę stracili bardzo szybko. Ta wraca w pole karne. Jest dobra interwencja RKS-u Radomsko. Gracze RKS-u bardzo czujnie w defensywie jak na razie. I dobrze spisują się stoperzy, ale także na bokach obrony RKS na niewiele pozwala rywalowi. Tych dośrodkowań w pole karne niewiele, jak na lekarstwo ze strony Boruty. A teraz na pewno spalony, ale piłka poza boiskiem. Opcja ofensywna gra w Sokole, Gary Garcia. Możesz troszeczkę rozwinąć, ale na pewno w drużynie Boruty Zgierz brakuje kogoś takiego jak Patryk Pietrasiak, ale wiemy, że to jest piłkarz nietuzinkowy. Obecnie w AKS-ie SMS. A teraz dogranie bardzo niedokładne, piłka poza boiskiem. Końcowe minuty pierwszej połowy. Teraz możecie zobaczyć również informacje o donate'ach. Zachęcamy Was do wspierania kanału Hatryk TV. Końcówka rundy jesiennej, budżet na paliwo mocno nadszarpnięty, wyjątkowo mocno w tej rundzie przez szalejącą inflację. Teraz to granie w pole karne, taka próba. Dobra interwencja gracza RKS-u, ale mimo wszystko rzut rożny. Dalej przy piłce utrzymują się gospodarze. Te rzuty rożne niewiele dobrego jak na razie przynosiły tutaj, niewiele zagrożenia. Po jednym z nich akcję
lepiej mógł wykończyć Wodziński. Teraz rzut rożny. Rzut rożny prawą nogą. Proszę się o takie dogranie w pole karne, ale nie wiem, czy tak to rozegrają. Tak jest. Dobrze obrona RKS-u, ale utrzymują się Boruciarze przy piłce. Jeszcze szansa na dogranie. No i doskonale. Znów defensywa RKS-u Radomsko. A jeśli macie teraz chwilkę, jest mała przerwa, zachęcamy do zostawiania łapki w górę pod transmisją. Mamy nadzieję, że dobrze nas widać, dobrze słychać tutaj dzisiaj ze Zgierza. Warunki bardzo przyzwoite, wysoka trybuna, dobry internet, więc mamy nadzieję, że wszystko jest w porządku. A pisaliśmy też o tym ostatnio, że omijaliśmy Zgierz, wyjeżdżaliśmy zdecydowanie dalej z kamerą, ale otrzymaliśmy zaproszenie od Boruty na to spotkanie. Ciężko było odmówić, a ja też w pamięci miałem jeszcze spotkanie sprzed 4 lat właśnie, o którym mówiłem wcześniej. Boruta RKS 1-3, tutaj w Zgierzu bardzo ciekawy mecz. Wtedy RKS w tamtym właśnie sezonie awansował do trzeciej ligi, gdzie zagrał 2 sezony. Teraz jest Jarosław Szyc z prawej strony boiska. Dogranie bardzo jednak niedokładne. Złapał się za głowę Jarosław Szyc. Dzięki Gary Garcia za info, że wszystko jest elegancko. Tutaj rozpoczęła się 45. minuta spotkania. Teraz dobrze wyłuskał tę piłkę Szyc. No i teraz szansa może na dogranie w pole karne. 1-1 tutaj na boku pola karnego. Poszedł na 1-1 zawodnik Boruty. Wygrał pozycję Karol Chmielewski. Chmielewski mógł tę piłkę dużo lepiej dograć. Ale to dośrodkowanie bardzo słabe, padło upewnieżnika, jesteśmy pod drugą bramką i teraz atakuje RKS Radomsko. Szansa na strzał z dystansu, jeszcze uderzenie, jeszcze doskonale broni Kędzierski. Dobry strzał z dystansu Szymona Korzeckiego, czujnie golkiper Boruty Zgierz. Teraz trzeba szybciej próbować te ataki budować. Bardzo ociężale te akcje konstruuje Boruta. Brakuje takiego błysku. Jakiegoś nieszablonowego zagrania u któregoś z piłkarzy, gospodarzy. I ostatnie fragmenty pierwszej połowy. Nie wiem, ile tutaj arbitery doliczył, nie udało mi się dojrzeć. I teraz jest szansa przed gospodarzami. Może jeszcze zagrożą bramce Nieźnika, ale no nie, tutaj nie udało się okrać obrońcy RKS-u. Piłka poza boiskiem. Richester, tak, piłka żółto-żółto-czarna, więc to w połowie barwy RKS-u. Teraz od rzutu rożnego Boruta. A brakuje też dobrych, stałych fragmentów gry w tym meczu jak na razie. A tutaj teraz szansa. Jeszcze przed szansą gospodarze. No i zamieszanie w polu karnym. Ale z tego zamieszania nie wyniknęło nic dobrego dla gospodarzy. Piłkę chwycił bramkarz RKS-u, a przed momentem mieliśmy ostatni gwizdek w pierwszej połowie. Arbiter Koniec Polski zakończył pierwszą połowę.
1-0 prowadzi RKS Radomsko. Patrząc w tabelę przed tym meczem, faworytem tego spotkania wydawali się goście, bo 10 punktów więcej zdobytych w tym sezonie. Ale tutaj oczywiście gospodarze, kibice gospodarzy bardzo liczą na przełamanie Boruty. Jak na razie będzie o to niezwykle ciężko, patrząc na to, jak Boruta radził sobie w pierwszych 40, praktycznie 7 minutach, które rozegrano tutaj przy Schodniej 2. My wracamy do Was już za kilka minut. Oczywiście mamy nadzieję, że będziecie brali udział w transmisji na czacie, pisząc, komentując tutaj z nami. No i do zobaczenia. Liczymy na kolejne bramki w drugiej połowie.